Przeczytam Wam komentarz, który pojawił się na moim kanale ostatnio, zaledwie kilka dni temu. W sumie nigdy nie rozumiałem platynowania. Trochę idiotyzm. To trochę, jakbyś zapłacił za produkt i jeszcze zachowywał się jak pies, który robi sztuczki dla swojego pana. Co innego bawić się grą po swojemu, ale żeby robić to, co jakiś randów wymyślił tylko po to, by wydłużyć grę i tutaj to zakończone pytajnikiem. Dziś będzie materiał o platynowaniu, rzecz, o którą prosicie w komentarzach, o którą pytacie, bo jak wiecie, jestem platyniarzem. Zapraszam. Bardzo spodobał mi się ten komentarz i mówię to całkowicie szczerze. Nie ma tu ani grama sarkazmu, mimo że on trochę disuje to, co sam. Uprawiam. Parokrotnie się pewnie do niego odniosę, nie bezpośrednio, ale zauważycie rzeczy w tym, co Wam powiem za chwilę, które poniekąd odnoszą się właśnie do tego, co napisał ten człowiek. No bo dotyczy to wszystko tego, jak gramy w gry komputerowe, co nas cieszy i czy faktycznie wykonujemy sztuczki, jak pies, który przygotował jakiś. Random. Tutaj od razu taka mała wrzuta. Generalnie odpalając grę komputerową, ty robisz sztuczki, które wykonał jakiś random. Sory, ty grasz w grę 99% pewnie jest takich gier, które właśnie na tym polegają. Ktoś ci daje określone warunki i ty się do nich dostosowujesz. Wiem, że chodzi ci o wydłużanie rozgrywki, ale mimo wszystko, jeśli spojrzysz na to faktycznie szerzej, to właśnie to robisz. Jesteś jak pies który wykonuje sztuczki zaprogramowane przez jakiegoś randoma. Ten film będzie podzielony na dwa różne segmenty. W pierwszym z nich opowiem wam coś niecoś o moim platynowaniu, o moim podejściu do tego, skąd się to w ogóle wzięło, dlaczego robię to na Playaku, a nie robię to na Xboxach. W drugiej z kolei części odniosę się już bezpośrednio do pytań, które zadaliście na karcie społeczności, gdy Was o to poprosiłem, zdradzając, że taki materiał przygotowuję. Było tych pytań całkiem sporo, powiem szczerze, że byłem dość mocno zaskoczony. Pomyślałem, że temat mimo wszystko interesuje że ze 3-4 osoby, a jednak nie. I te pytania, niektóre z nich naprawdę były ciekawe. Wiadomo, że nie odniosę się do wszystkich bezpośrednio, bo ten materiał pewnie trwałby z godzinę. Część odpowiedzi znajdziecie tak naprawdę w tym pierwszym segmencie, a w tym drugim odniosę się do tej całej reszty, o ile oczywiście czegoś nie przeoczę. Tak więc zaczynajmy. Skąd w ogóle wzięła się u mnie chęć maksowania gier? Wynika to trochę z tego, co działo się 30 lat temu, kiedy byłem nastolatkiem i kiedy grałem w gry komputerowe. Tutaj pierwszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to Dune 2, czyli ten tak naprawdę pierwszy. RTS. Wiadomo, że on nie był tak naprawdę pierwszy, ale on określił standard, którego się potem trzymali wszyscy. Na przykład Blizzard robiąc Warcrafta 1. No więc Dune 2. Ja w pewnym momencie, to był 93 pewnie rok, grałem w to praktycznie na okrągło. Ukończyłem tę grę co najmniej kilka lub kilkanaście razy, grając całkowicie normalnie każdą z frakcji. Czyli tak naprawdę, jeżeli graliśmy trzema frakcjami, to trzy razy kończyliśmy tę grę. No więc w sumie pewnie kilkadziesiąt razy ją ukończyłem w tradycyjny sposób, wykonując cele misji, które na ogół sprowadzały się do tego, że trzeba było rozwalić bazę wroga. Tak wyglądał ten pierwszy RTS. Na początku tylko zbierało się przyprawę, potem rozwalało się bazę wroga. Ale później, kiedy już miałem ewidentnie dość, zacząłem sam sobie wymyślać wyzwania, żeby trochę tę grę urozmaicić. I na przykład grałem tak, żeby uzbierać jak najwięcej przyprawy przed zakończeniem misji. Tam się zdobywało punkty na koniec, tam była normalna tablica wyników, jeśli ktoś pamięta Dune 2, to wie o czym mówię, więc zależało mi, żeby ten wynik był tam jak najwyższy. No, i to jest właśnie ta podstawa. Ja sam sobie szukałem tych wyzwań, które dzisiaj w jakimś stopniu dają nam twórcy gier, tworząc osiągnięcia lub trofea. Właśnie w taki sposób, niewymagany przez nikogo. I przypomnijcie sobie ten pierwszy komentarz. Co innego, bawić się grą po swojemu. Ja się właśnie bawiłem tą grą po swojemu. Nie wykonywałem tylko tych celów, misji, które mi nakazano, które musiałem wykonać, żeby zaliczyć misję, kampanię, ale właśnie chciałem zrobić coś więcej, więc ja grałem po swojemu. I teraz przenieśmy się w czasie. Ma premierę konsola Xbox 360, debiutują osiągnięcia, achievementy. Jeden z najlepszych wynalazków Microsoftu ever. Złapałem się na tę przynętę od razu, nie ukrywam. Zacząłem dostawać punkty za coś, co robię w grze komputerowej, a te punkty się kumulowały. To znaczy, że wiele gier dawało mi więcej punktów, widziałem ten wynik, mogłem go powiększać. Mi to sprawiało satysfakcję. Nie miałem jeszcze wtedy takiej pełnej fiksacji na calakowanie. Tak naprawdę maksowałem tylko gry z serii Assassin's Creed. To powiem od razu, ale później, później, później zacząłem maksować tych gier coraz więcej. Nie pamiętam, jaki mam wynik Gamer Score. Dawno tam tak naprawdę nie patrzyłem, nie sprawdzałem tego wyniku. Nie zależy mi dzisiaj na osiągnięciach na Xboxie. Dlaczego Sony, dlaczego PlayStation, dlaczego Platyny? Zaczęło się chyba od tego, że przesiadłem się na PlayStation 4 bezpośrednio z Xboxa 360. Xbox One mnie wtedy nie jarał. Nie dawał mi tego po tych zapowiedziach, czego oczekiwałem w kontekście gier komputerowych. Miałem wcześniej kontakt z PlayStation 3, miałem też wcześniej pada do PS4 w rękach, bo po prostu tych padów do PS3, do PS2 nie znosiłem, były zbyt kanciaste. No i to sprawiło, że przesiadłem się na PlayStation 4. Ale był jeszcze drugi powód, a ten powód to Vita. 27 sierpnia 2013 roku zdobyłem swoją pierwszą platynę. Zaraz odpalę konsolę, bo ona działa, do dziś działa. W tej właśnie grze jest to Hotline Miami. Bardzo dużo czasu spędzałem wtedy w pociągach i w autobusach, jeżdżąc z Tarnowa do Krakowa i z powrotem, i grałem cały czas na Wicie. A Hotline Miami siadło mi tak mocno, że stwierdziłem, że muszę, bo gra była bardzo trudna, zwłaszcza na Wicie. Dzisiaj nie powiedziałbym, że jest aż tak trudna. Niedawno zrobiłem platynę na PS4 chyba w 10 albo 11 godzin, coś takiego. Że muszę to wymaksować i mi się to w końcu udało i byłem zadowolony. To już była droga do zatracenia. Jak wpadła pierwsza platyna, to zaczęły wpadać kolejne. Mamy początek lipca 2024 roku, a więc od tamtej chwili minęło prawie 11 lat. Kilka dni temu wymaksowałem grę Planet of Lana. Bardzo ją zresztą polecam, bo jest absolutnie świetna. Coś dla fanów Inside, Limbo i tak dalej, tego typu gier. I to była moja trzysetna platyna. Oznacza to, że średnio robiłem 27 platyn rocznie. Dla Was, czyli ludzi, którzy generalnie nie maksują gier, może się to wydawać bardzo dużo. Ale szczerze, dla platyniarzy jest to śmiesznie mało. Ja jestem nikim w porównaniu do ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami zawodowo. A powiem szczerze, nie mam sobie już absolutnie nic do zarzucenia po tym, jak poznałem pana Ginko. Ten człowiek ma ponad 10 tysięcy platyn. Na PSN Profiles jest aktualnie w pierwszej dziesiątce ludzi, którzy mają najwięcej platyn na świecie. To jest platyniarz. Ja przy nim jestem nikim. No i teraz tak, po co właściwie jest mi to potrzebne? Nie wiem, czuję się lepszy? Tak, sprawia mi to naprawdę satysfakcję. Jeśli gra mi się podoba, to jest dość istotny element, chociaż nie zawsze tak jest, bo są też przypadki, kiedy gram w ewidentne krapy. I też je maksuję. O dwóch takich może powiem za chwilę, jeśli nie zapomnę. A więc, jeśli gra mi się naprawdę podoba, czuję się spoko, jeśli mam ją ukończoną na 100%. Przez 100% rozumiem platynę, czyli zamykam grę. Ja często platynuję grę dwa razy. Taką grą jest na przykład Little Nightmares 2, która mi się strasznie podobała. Zrobiłem ją rok wcześniej i rok później, dwa razy platynę na dwóch różnych platformach, czyli na PS4 i PS5, bo po prostu lubię tę grę. I tak samo zrobiłem z Assassin's Creed Mirage, który akurat lubię mniej. I tak samo pewnie zrobię z wieloma innymi tytułami. Pewnie jak za rok, dwa, sięgnę jeszcze raz po Planet Of Lana, to wybiorę wersję na PS4 i też ją splatynuję, bo ja tak mam. I to mi sprawia satysfakcję. Nie umiem tego wytłumaczyć ale też platynuje krapy. Zrobiłem Flashbacka 2, czyli naprawdę gówniany sequel kultowego pierwowzoru. Jestem pierwszą osobą na świecie, która splatynowała Inkwizytora, tego polskiego. Ale wiecie dlaczego zrobiłem to w jednym i w drugim przypadku? Bo tam tak naprawdę nie trzeba było robić zbyt wiele. Wystarczyło tę grę ukończyć, trochę polizać ściany, czyli zrobić wszystko, co ta gra ma właściwie do zaoferowania i to jest tyle. I to samo wpadło. Jedyny plus tego wszystkiego, zwłaszcza w przypadku Inkwizytora, był taki, i dlatego ukończyłem jako jeden z pierwszych na świecie, bo dostałem tę grę przed premierą. Więc w zasadzie już na starcie, kiedy ta gra wyszła, kiedy miała swoją premierę, ja miałem praktycznie wbitą platynę. Gdyby nie jeden bug, który został poprawiony, miałbym te platynę jeszcze przed premierą. Ale raczej nie platynuję krapów. Nie kupuję gier pod platynę. Nie jestem Człowiekiem takim jak Ginko, na przykład, który inwestuje swój czas we wszystko, co wychodzi. A im prostsza gra, to pewnie tym lepiej, bo po prostu szybciej zdobywa się platynę. Ja nie gram dla rankingu światowego. Nie gram na wyścigi i żeby nie było, nie dysuję tutaj ginko. Bardzo go szanuję, że ma taką zajawkę. Uważam, że jest to absolutna masakra. Poznałem tego człowieka, mówiłem zresztą o tym w podcaście ledwie kilka tygodni temu na Digital Dragons w Krakowie i zlasowało mi mózg słuchanie tego, jak on opowiada o tym, co on robi, jakie wykorzystuje techniki, jak on to w ogóle godzi z życiem osobistym. Było absolutnie zajebiste, naprawdę. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że go poznałem, ale też zmienił trochę moje spojrzenie na same platyny. Bo jak już powiedziałem wcześniej, ja przy nim to jestem nikim. Wam się może wydawać, że 300 platyn w 11 lat to dużo, ale to tak naprawdę jest mało. Mało też dlatego, bo unikam jednak tych głównogierek. Nie powiem, żebym nie miał jakiejś takiej gównianej gry na swoim koncie, typu, że się w coś klika i platyna się wbija w 5-10 minut, bo mam takie gry. Kiedyś takie rzeczy testowałem, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że nie, bo to mi nie sprawia satysfakcji, a ja nie chcę mieć tych platyn jak najwięcej na koncie. Ta liczba jest tak naprawdę najmniej istotna. Chcę po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, zaliczać gry, które ewidentnie lubię, które szanuję które będzie mnie satysfakcjonować, jeśli je wymaksuję. I wiecie co? To jest właśnie granie po swojemu, bo czasami właśnie te dodatkowe wyzwania sprawiają, że ja chcę do gry wrócić i spróbować zmierzyć się z wyzwaniem, którego być może, bo tego nie wiem, nie podjąłbym sam. Tak jest na przykład z Dead Space'em, a konkretnie z remake'iem Dead Space'a. Tę grę prawie wymaksowałem zaraz po premierze. Uważam, że ta gra jest absolutnie genialna, ale tak ją zostawiłem. I wiecie co? Dwa dni temu wróciłem do niej i zacząłem grać na ostatnim poziomie trudności. Chodzi o to, że tam, jak się zginie, to kasuje się safe i trzeba zaczynać od początku. I gram. Jest za to trofeum. Jeżeli to trofeum zdobędę, będę mieć wbitą platynę. Będzie mnie to satysfakcjonować nie tylko dlatego, że tę platynę mam, ale też dlatego, że uporałem się z tym wyzwaniem. To wyzwanie zresztą jest tak fajne, jeżeli chodzi o Dead Space'a, że być może nawet poświęcę mu osobny film, ale najpierw chcę grę skończyć. Jestem mniej więcej w połowie fabuły. I to w zasadzie jest wszystko. Tak naprawdę wszystko. Lubię maksować gry, które lubię. Po prostu. Czasem zdarza mi się zrobić skok w bok, ale nie kupuję gier pod platyny. W sensie, że jeżeli coś jest łatwiejsze, to to robię tylko, żeby platynę mieć. Nie. Po prostu lubię maksować gry, które lubię. Powtarzam to, żeby się utrwaliło i tyle. To jest cała tajemnica. No dobra, uporajmy się z tymi pytaniami. Było ich bardzo dużo około 60 komentarzy. Niektórzy zadawali po kilka pytań. Niektóre z nich się powtarzały, więc wiadomo, że nie wyczytam wszystkich. Mam nadzieję, że wszystkie spisałem. Postaram się po kolei do nich odnieść, nawet w kilku słowach, a jeżeli tego sytuacja będzie wymagać, to powiem coś więcej. Przy okazji, mam nadzieję, że nie będzie słychać kosiarki, bo sąsiad stwierdził, że przed zapowiadaną burzą będzie kosić trawnik. Czy nie zabija ci radości z grania takie platynowanie? To było chyba najczęściej pojawiające się pytanie, i z reguły się takie pytanie pojawia, bo ludzie, którzy tego nie robią, nie uprawiają takiego procederu, z góry zakładają, że to jest jakaś rzecz, która. Te radość zgrania zabije. Odpowiedź brzmi nie, no bo przecież gram i robię to dla fanów. Sprawia mi to satysfakcję. Jeżeli platyna wymaga robienia czegoś, co mnie męczy, to gry odstawiam. Przecież nie będę kopać się z koniem. To nie o to chodzi, żeby tylko dobić do tego osiągnięcia, do tego trofeum. Czy świadomie nie podejmujesz się ogrywania jakiegoś tytułu, jak wiesz, że nie wbijesz platyny, albo wbicie jej zajmie za dużo czasu? Absolutnie nie. To nie jest taki warunek konieczny, że platyna musi być zrobiona, żeby gra była zaliczona. Jeżeli gra mi się bardzo podoba, to to robię. Jeżeli mi się nie podoba, chociaż są od tego też wyjątki, wspomniałem o nich w pierwszej części materiału. No to je po prostu nie robię. Znów, nie mam czasu, żeby zajmować się rzeczami, które nie sprawiają mi fanu. Bardzo ciekawe pytanie, podaj cechy dobrze zaimplementowanego systemu osiągnięć, ale jest to pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, bo to jest kwestia bardzo różna. Podoba mi się na przykład Dead Space. Mówię o tym remake'u. W remake'u jest tak, że Musimy grę generalnie wyczyścić z kontentu, czyli praktycznie ze wszystkiego, co zostało przygotowane przez twórców, a dodatkowym wyzwaniem jest ukończenie jej na ostatnim poziomie trudności. To jest dla mnie fair, to znaczy, że dostaję faktycznie nagrodę za to, że tego ostatniego wyzwania się podejmę. Podoba mi się taki system, choć oczywiście, z kwestia poziomu trudności to jest temat dość skomplikowany, bo jeżeli ktoś faktycznie Wali osiągnięcia, wali trofea tylko po to, żeby je nabijać, to jest to komplikacja. Komplikacja dlatego, no bo generalnie jest trudno i zajmuje to więcej czasu. U mnie taki warunek nie występuje. Jeżeli mam ochotę, chcę się zmierzyć z wyzwaniem, to to po prostu robię. Jaka jest najbardziej satysfakcjonująca platyna, którą masz na koncie? Znów nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Zastanawiałem się nawet nad tym, ale naprawdę nie potrafię. Wskazałbym chyba to Hotline Miami. Bo, gdy grałem na wicie tej fajnej konsoli, która niestety została zaorana przez firmę Sony, moim zdaniem to był błąd. No, to długo się z tą grą męczyłem. Męczyłem się z nią też dlatego, bo powiedziałem wcześniej, że Hotline Miami jest wymagającą grą na Vicie, najbardziej wymagającą wersją. No, bo te yy, gałki są nie takie jak w normalnych padach, one nie są takie czułe. I no, jest to dość skomplikowana sprawa, żeby wbić platynę w Hotline Miami. Akurat na Wicie łatwiej jest na stacjonarnej konsoli, tak uważam. Zresztą, tak jak powiedziałem wcześniej, Hotline Miami wbiłem niedawno na PS5 i zajęło mi to bardzo mało czasu. Na pewno dużo, dużo więcej grałem na Wicie. A to było przecież 11 lat temu. To Sorry, ale to nie jest tak, że ten skill ci w rękach zostaje. Wręcz przeciwnie, trzeba się tej gry tak naprawdę nauczyć. To są gry, które są najtrudniejsze. Trzeba mieć do nich skilla. Jak je zostawimy, no to potem trzeba tego skilla odzyskać, bo trzeba się nauczyć na nowo tych wszystkich sztuczek. Jaka platyna zajęła Ci najwięcej czasu? Szczerze nie wiem, bo nigdy tego nie sprawdzałem, ale wiem, która mi zajmie najwięcej czasu: to będzie Red Dead Redemption 2. Bo mimo, że mam ponad 1000 godzin w tej grze, nie wbiłem platyny. Nigdy nie chciało mi się zrobić tego trofeum z niedźwiedziami. Kto grał w Red Dead, to wie o co chodzi. Ja go kiedyś zrobię i zamknę to, ale jakoś nie spieszy mi się do tego. Mam ponad 300 godzin w online, co oznacza, że mam ponad 700 w singlu i nie mam platyny w tej grze. Było też zresztą pytanie, czy mam platynę w Red Dead Redemption 2, no to od razu mówię, że nie. Ostatnio w Gruwie, czyli w naszym podcaście z Rysławem, polecam, wspomniałeś o platynie w Balatro. Czy jest jeszcze jakaś gra, która jest Twoim nadrzędnym celem, jeśli chodzi o platynowe trofeum? Na tym etapie Dead Space. i Bardzo chcę mieć platynę w Hotline Miami 2. Nigdy nie zrobiłem jej na wicie, i chcę usiąść do tej wersji na PlayStation 5 i też chcę zrobić ją na wicie, czyli podwójna platyna na łatwiejszej wersji, czyli konsolowej, stacjonarnej i przenośnej na wicie no bo ta wita cały czas chodzi, to jest w ogóle moja pierwsza wita yy, niesamowite, ale tyle lat ją mam dalej działa i dalej na niej gram i może przecież nic na nią już nie wychodzi Której platyny się wstydzisz? Czy grasz w jakieś łatwe gry, by nabić platynę? Połączyłem te dwa pytania no bo jeżeli miałbym się czegoś wstydzić, to tych właśnie gówno gierek typu My Name is Mayo było pytanie nawet konkretnie o tę grę, to jest taka gra, w której jest słoik majonezu, klika się w niego i za to się zdobywa Trofea. No dziwaczna gra, no ale kiedyś chciałem zobaczyć, co to jest. No to zrobiłem tę platynę. To jest właśnie taka platyna, której się wstydzę. Gdybym był kolegą Ginko, to bym się nie wstydził, bo bym po prostu walił platynę za platyną. A taka gra jest w tym względzie łatwa, że robi się to bardzo szybko. Poza tym można ją zrobić w kilku regionach, co oznacza od razu, że na jednej kopii gry można zrobić na przykład cztery platyny. No tak to działa. Stąd się bierze te 10 tysięcy. Platyn, ale jak już powiedziałem wcześniej, nie Disuje. Ginko ma mój podziw naprawdę spory. Czy nabijasz sobie sztucznie platyny poprzez Autopop? To jest fajne pytanie, bo y, jest coś takiego, że to się da zrobić. To znaczy, że jeżeli w jednej wersji gry zrobiliśmy już platynę, to po wgraniu drugiej i w włączeniu save'a zdarza się tak, że wszystkie trofea wbijają się automatycznie. I tak było z The Last of Us 2, ale ja wiedziałem wcześniej, że one się autopopują, czyli po prostu automatycznie po odpaleniu gry ze starego Save'a one wpadają, więc nie grałem ze starego Save'a. Wbiłem w tym roku The Last of Us 2 na PS5, czyli na tej ulepszonej wersji, nazwijmy ją tak. I zagrałem dwa razy, jeszcze raz The Last of Us 2. Najpierw ukończyłem normalnie, tam robiąc wszystko, a za drugim razem Wymaksowałem i tak to działa. Bo nie da się tej gry chyba wymaksować za jednym razem. To jest niemożliwe ze względu na ograniczoną liczbę rzeczy do rozwoju postaci. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na której platformie, według Ciebie, jest najlepszy system wbijania i obserwowania posiadanych platyn calaków? Na plejaku, dlatego że są trofea. Na plejaku są punkty. To jest dokładna, wierna kopia tego, co jest w Microsoft'cie. My też tu zdobywamy gamerscore, bo na podstawie tych punktów ustalany jest poziom, nie na podstawie trofeów, czy zdobędziemy... Znaczy, no w sumie trochę tak, no bo każdy trofeum, brązowe, srebrne, złote, no i platynowe też, warte jest ileś punktów, więc te punkty się sumują i na podstawie tego tworzony jest poziom. Ale bardziej właśnie chyba przemawia do mnie ten system, że mamy jednak takie osiągnięcia, postaci pucharów, że widzimy coś, co nam dobrze obrazuje, ile czego mamy. Na Xboxie są tylko punkty, nie wiem dokładnie, jak to wygląda na Steamie i na Epiku, ale tam gier nie maksuje. Na Xboxie też, zresztą nie posiadam konsoli Xbox żadnej już w tym momencie, moją ostatnią był Xbox One i pozbyłem się jej. Czy nie czujesz na jakimś etapie znużenia grą platynując ją? Nie, wręcz przeciwnie, jeżeli czuję takie znużenie, to po prostu przestaję to robić. No bo po co mam się męczyć? Znowu to się sprowadza do tego, czy to sprawia mi radość. Więc nie robię niczego na siłę. Jestem już trochę na to za stary. Być może parę lat temu bym robił na siłę, ale teraz mi się już nie chce. Muszę Wam tu od razu powiedzieć, że ja miałem w ogóle przerwę w robieniu platyn, bo jeszcze z rok temu stwierdziłem, że już mi się po prostu nie chce. Ale ta miłość wróciła. I teraz od nowego roku naprawdę mocno Siedzę, mówiłem, że mam 27 średnio platyn na rok. W tym roku mam już 22, chyba albo 23. A mamy dopiero połowę roku, no bo z dniem 1 lipca zaczęła się druga połowa roku. Więc całkiem niezły wynik. Może dobiję nawet do 50. Zobaczymy. Czy w tym całym platynowaniu chodzi o przejście całej gry we wszystkie strony, czy wrodzony przymus, że jak nie będzie platyny, to spać nie będziesz? No nie, to nie ma żadnego przymusu. Przejście całej gry we wszystkie strony. Nie zawsze to tak działa, że trofea są za przejście gry na każdy możliwy sposób. Wręcz przeciwnie, czasami są bardzo lajtowe platyny. W The Last of Us 2 jest bardzo lajtowa platyna. Tak naprawdę trzeba wymaksować zdolności obu postaci, pozbierać wszystko, co jest i tyle. No to przecież to jest zwykłe zbieractwo, nie ma w tym żadnego wyzwania. Są oczywiście dodatkowe osiągnięcia za poziomy trudności ale one nie są liczone do platyny, są zawarte oddzielnie. To też jest przewaga playaka, na przykład nad Xboxem, bo jeżeli jakiś DLC dojdzie na playaku, to trofea są liczone oddzielnie. My mamy stówę, 100% zrobione w podstawce, a to, co zrobimy poza podstawką, to jest tylko dodatek. Na Xboxie to wszystko się sumuje, Jest to traktowane jako jedna całość. Więc jeżeli zdobędziemy 1000 punktów do gamerscora w jakiejś grze, wyjdą dwa DLC i się nagle okaże, że tych punktów jest 1500, a my nie mamy tego 1000, nie? To też sprawia, że ten system play jest trochę lepszy. Czytałem gdzieś ostatnio, że na Steamie ma być podział na podstawkę i na i To jest krok w dobrym kierunku. Startujesz daną grę zawsze z myślą o platynowaniu i od razu się do tego przygotowujesz, na przykład z sejwami w kluczowych momentach, czy jak akurat siądzie, to robisz. No, wybieram opcję jak siądzie, to robię, bo... Patrzę na listę trofeów, będzie też o to pytanie, ale to nie oznacza, że jestem od razu gotowy, żeby ją wymaksować, wręcz przeciwnie. Po prostu zerkam z czystej ciekawości, jakie wymyślono trofea. W ogóle lubię przeglądać też newsy, które są, pojawiają się przed premierą gry. Oczywiście mówię tutaj o tytułach, które mnie interesują. Na przykład sprawdzam sobie listę trofeów, żeby zobaczyć, co takiego deweloperzy tym razem wymyślili, czy będzie to łatwe, czy nie będzie nie? na tej zasadzie. Można się też na tym przejechać, bo na przykład w przypadku Diablo 4 wydawało mi się, że platyna jest dość prosta, jak popatrzyłem sobie na listę wcześniej, a okazało się, że jednak trzeba do tej gry trochę przysiąść, żeby e, zrobić platynę. Ja nie mam. To jest na przykład przykład gry, gdzie to nie było warte świeczki. Może kiedyś to skończę, ale jakoś nie wydaje mi się, żebym do Diablo 4 tak na poważnie wrócił, żeby robić platynę. Nie szkoda ci czasu na platynowanie, w tym nadłużonym czasie mógłbyś ogrywać kolejną grę. No właśnie, nie szkoda. No, robię to, co lubię. Lubię grać po swojemu. Jeżeli mam ochotę to robić, to robię. Dlatego teraz tłukę w Dead Space'a i, i zmarnuję 15 godzin, prawdopodobnie może troszkę więcej, zobaczymy. Tylko po to, żeby zdobyć jedną trofeum, zamknąć to platyną, ale będę mieć zajebistą satysfakcję, jeśli na ostatnim poziomie trudności tę grę kończę. No tak to działa. Czy korzystasz z poradników typu łowcy trofeów? Jeśli tak, to czy sprawdzasz przed rozpoczęciem gry, czy czegoś nie zjebać, czy dopiero jak ją kończysz? Jeśli przed, to czy nie odbiera ci to radości? Yy, zdarza mi się korzystać z poradników, ale generalnie tylko do trofeów, z którymi mam problem i to nie przed. Tylko w trakcie, więc to jest chyba jedyny taki przypadek. Czy sprawdzam listę? No tak, powiedziałem przed chwilą, że sprawdzam. To mi czasem też pomaga, bo się koncentruję na pewnych rzeczach, ale raczej nie jest to jakaś rzecz, która sprawia, że nie wiem, ma to znaczenie dla mojej gry. No bo tak faktycznie odebrałoby mi to radość. Lubię gry. Testować tak, jak zostały one zrobione, na świeżo, a nie że ktoś mi wszystko zdradza od razu. No to jest jak spoiler, nie? Na tej zasadzie. Więc trofeów ukrytych na przykład nie przeglądam, będzie też o to pytanie. No bo z reguły trofea ukryte dotyczą albo karkołomnych akcji, które są w pewnym sensie niespodzianką, albo spoilerów fabularnych. Tak to działa na konsolach przynajmniej. Chociaż na PC też są ukryte trofea, na pewno są na Steamie. Osiągnięcia, sorry, trofea, to tylko na plejaku. Przed chwilą wbiłem platynę Feldenie i mam dość tej gry. Platynowanie można sobie obrzydzić nawet ulubiony tytuł. Też tak masz? Nie, absolutnie nie. Jeżeli mnie coś męczy i po prostu masz czegoś dość, no to po co to robić? No to jest absolutnie bez sensu, z takiego założenia wychodzę. Najtrudniejsza platyna w całej twojej karierze gamingowej, powiem szczerze, i tu Was zaskoczę, Mad Max. Wydaje mi się, że to była taka agresja prostego względu. Po ukończeniu tej gry, a tam wszystko chyba zapisywało się na jednym save, nie miałem zrobionych wszystkich wyzwań, takich challenge'ów i brakowało mi tylko jednego, żeby tę platynę zamknąć, więc stwierdziłem, że je zrobię, no bo w końcu to tylko na wyciągnięcie ręki. No i okazało się, że się nie da. Był jakiś challenge związany z atakiem samochodów pewnej określonej grupy bandytów, tych z kolcami. Jeśli ktoś oglądał film na drodze gniewu, to pewnie ich kojarzy. Nie pamiętam niestety jak oni się nazywali i trzeba było coś tam zrobić z nimi 10 razy. No i oni się już nigdzie po ukończeniu gry nie spawnowali. I sam znalazłem jedną lokację, gdzie to się czasem zdarzało. I to robiłem przez długi czas, bo oni się nie zawsze spawnowali w tamtym momencie. Więc muszę powiedzieć, że była to jedna z najtrudniejszych platyn. Teoretycznie gra banalnie prosta, zwłaszcza jak się do niej przygotujemy, na przykład właśnie czytając poradnik i tak dalej, albo koncentrując się na challenge'ach, ale nie przypuszczałem, że to będzie taki wielki problem. Więc gdybym miał wskazać taką jedną grę, która od razu mi przychodzi do głowy, powiedziałbym Mad Max. Żadne Elden Ringi, Solsy, nawet to Hotline Miami, które szczerze powiedziawszy na wicie no, trochę mnie przeczołgało. Z tego co pamiętam, no to było już 11 lat temu. A jednak ten Mad Max. Ciekawe, nie? Czy po zdobyciu platyny masz jeszcze w sobie chęć, żeby grać dalej w dany tytuł? To zależy. Czasem jest tak, że po prostu robię grę, kończę ją na 100%, więc już specjalnie nie chcę mi się do niej wracać. A czasami jak najbardziej mi się chce. To wszystko zależy od danego tytułu. Na przykład Little Nightmares 2. Ukończyłem ją dwa razy, zdobywając dwa razy platyny. I wiem, że już do tej gry nigdy nie wrócę, bo nie ma to żadnego sensu. Ja tę grę dwa razy skończyłem. Mi się zdarza czasami nawet cztery albo pięć razy kończyć grę. Są takie przypadki. Yy, I bez platyny. To znaczy zrobię ją raz, ale i tak kończę ją drugi raz. Ale jakoś to jest troszkę powiązane. Bo z reguły jak siadam do gry drugi raz, to też myślę trochę o platynie. Bywa, tak? Takim przykładem było ostatnio Kingdom.com. Czy chciałbyś pozbyć się którejś ze zdobytych platyn, ale tylko po to, żeby móc ponownie ją zdobyć? Nie, w ogóle nie mam takich rozterek. To nie jest najważniejsza rzecz na świecie, szczerze powiedziawszy. Wolałbym zapomnieć o grze samej w sobie, o fabule, nie na przykład o Red Deadzie dwójce, no bo już to wszystko znam i to bardzo dobrze, bo doskonale się orientuję w fabule Red Deada. I tak pod tym względem chciałbym zapomnieć grę, nie dlatego, że wbiłem platynę. Zresztą w Red Deadzie nie wbiłem, jak już powiedziałem wcześniej. Jak często podczas zdobywania platyn sięgałeś do poradników? Niektóre puchary mają ukryte opisy i czasami trudno, aby same wpadły. Yy, no to jest pytanie połączone, bo tak naprawdę ono było jedno, ale wybrałem je ponownie z tego względu, że niektóre puchary mają ukryte opisy. No na Play'aku da się te opisy odsłonić, więc jeżeli ukończę grę i dalej mam coś ukrytego, no to sprawdzę z czystej ciekawości, co to jest. To się robi jednym przyciskiem, nie ma w tym nic skomplikowanego. One są defaultowo. Schowane, czyli po prostu nie widzimy ich na starcie, ale jeżeli chcemy, to je zobaczymy, to nie jest żaden problem. Czy brak achievmentów w jakim stopniu zniechęca cię do zagrania w dany tytuł? Absolutnie nie. Ja gram w masę staroci, na przykład na pc. -cie. No tam nie ma achievementów, nie ma trofeów. Trofeów trudno, żeby były, ale nie ma nawet achievmentów, więc w czym problem? Jak mam ochotę zagrać w grę, to w nią gram. I nie ma znaczenia, czy. Są w niej trofea, czy są w niej achievementy. No tutaj mówimy raczej o tytułach na PC albo na stare konsole, no bo wiadomo, na dzisiejszych konsolach trofea są praktycznie zawsze, czy tam achievementy. Nie, nie, to, to nie jest ten adres. Nie ma takiej opcji. Jak bardzo twórcy musieliby przegiąć z wymaganiami, żeby się odpuścił splatynowanie danego tytułu? Nawet. Lekko bardzo, to znaczy lightowo, nie? na zasadzie, jeżeli coś mi nie robi, nie wchodzi, to znów nie będę się kopać z koniem. No, nie chcę mi się tracić czasu na coś, tylko po to, żeby wbić to magiczne trofeum platynowe. No, Tyle. Czy platynujesz tytuły, które mają osiągnięcia powiązane z multiplayerem? Jeżeli tak, to czy umawiasz się z innymi graczami, by zdobyć dane osiągnięcia? Raczej unikam. Czasami jest to nieuniknione. Na przykład robiłem platynę do Skalen Bones. No i tam trzeba y, zrobić multiplayerowe trofea, no ale to jest gra multiplayerowa ogólnie, no więc siłą rzeczy i tak się z kimś gra, więc to nie jest jakiś wielki problem. Ale jeżeli są gry singlowe i mają dodane na siłę multiplayerowe trofea, achievementy, to raczej ich nie robię, bo mi się po prostu nie chce. Z tego powodu na przykład nie splatynowałem Doom Eternal. Mam całego singla wyczyszczonego, tak na maksa. Wystarczyłoby usiąść do tego multiplayera i zrobić to, o ile się oczywiście dzisiaj da. Chociaż myślę, że jeszcze sporo ludzi gra, ale nie zrobię tego, bo po prostu nie chce mi się grać o multiplayera w tej grze. A teraz na przykład robiłem niedawno platynę do Watch Dogs, mówię tutaj o pierwszej odsłonie gry, i zrobiłem multiplayerowe osiągnięcia, w sensie trofea ale one były naprawdę spoko. Tam w ogóle tryb multiplayer jest absolutnie zajebisty. Naprawdę polecam, duży fan. Wspomniałeś czasami, że grywasz również na PC, czy na Steamie też wbijasz celaki? Nie. Czy według Ciebie zdobycie wszystkich osiągnięć na Steamie jest mniej wartościowe od platyny? Ponieważ na PC można bez większego problemu używać cheatów lub, prog lub programów odblokowujących osiągnięcia. Dokładnie z tego względu uważam, że są niewartościowe. Ale wiecie, co? To jest kwestia bardzo subiektywna, no bo w końcu ja wbijam dla siebie osiągnięcia, tak? Więc nie muszę korzystać z cheatów lub innych programów, które po prostu zaliczają mi osiągnięcia na PC-tach. Problem jest inny. Kiedyś po prostu potrzebowałem jakiegoś save'a ściągnąć, żeby coś zobaczyć chyba w Wiedźminie 3 albo w jakiejś innej grze. No i automatycznie wbiło mi się, nie wiem, 5-6 trofeów nie? Yy, osiągnięć. Sorry, nie mogę się odzwyczaić na Steamie. No to ja tego nie zrobiłem, no więc nie mógłbym się czuć, że to jest moje. To jest to oszustwo, które było nawet nieplanowane. No bo właśnie autopopowały mi się osiągnięcia, tylko dlatego, że ściągnąłem sobie save'a, żeby zobaczyć konkretny fragment gry. Tak naprawdę potrzebowałem jakiejś cutscenki do filmu, któregoś wcześniejszy, które robiłem. I w ten sposób odblokowałem jakieś osiągnięcia yy, na PC. To chyba był Wiedźmin 3, ale nie jestem pewny. Na pewno nie mam wymaksowanego Wiedźmina 3 na PC-tach, chociaż grę skończyłem. Czy masz na koncie jakieś wstydliwe platyny typu My Name is Mayo? Już odpowiadałem na to pytanie. Tak, i nawet mam My Name is Mayo. Jest to wstydliwa platyna dla mnie, dla innych być może nie, jest to łatwa i szybka platyna. Co sądzisz o tak zwanych płatnych platynach, czyli właśnie takich jak My Name is Mayo. Czy taka platyna jest na równi z platyną w normalnej grze? Co to jest normalna gra? No to tamta gra to też gra, nie? tylko gówniana. A jej siłą jest to, że za małe pieniądze tak naprawdę kupujesz platynę, którą robi się w 5 minut i tylko o to się rozchodzi. Nie, nie postrzegam tak, że ta platyna jest bardziej wartościowa od tej platyny, że platyny w solsach są bardziej wartościowe od innych. Nie, w ogóle tak na to nie patrzę. Tylko po prostu nie chcę tego robić. Wolę się zająć tytułami poważnymi, na zasadzie większymi, te, które mnie naprawdę interesują, a nie robić czegoś na siłę tylko. Dla wyniku. Musiałbym zrobić tak jak Ginko i może bym po prostu wtedy wpadł w nauk i to by mnie zabiło do końca. Może po prostu lepiej nie. Czy grasz w gry pod platyny, czy może dopiero jak kończysz grę, to uznajesz, że gra jest na tyle dobra, że warto zrobić platynę? Nigdy nie gram w gry pod platyny. To jest podstawowy warunek. To, kiedy zabieram się za platynowanie, zależy od samej gry. Czasami w jej trakcie... Czasami po ukończeniu, bardzo, ale to bardzo różnie. Naprawdę nie ma reguły. Reguła jest tylko taka, że nie gram w gry pod platynę. To znaczy nie wyszukuję sobie gier, które są łatwe do splatynowania. To jest bez sensu. Dla mnie przynajmniej. Znowu wracamy do tego tematu robienia platyn na wyścigi. Czy w jakiś sposób można zobaczyć Twoją listę trofeów na PSN? NIE! Jeżeli chcesz zobaczyć co platynuje i generalnie co się dzieje w tej kwestii u mnie, to polecam mojego Twittera, bo od początku roku informuję regularnie co wbijam i tyle. Ja mam taki problem, że muszę mieć konto ukryte ze względu na wersje recenzenckie. Nie wszyscy tego wymagają, jeżeli chodzi o dystrybutorów, ale niektórzy tak, więc dla świętego spokoju, po prostu mam poukrywane wszystko co się da. I, I tyle. No, gram na swoim prywatnym koncie, więc nie chcę żadnych problemów. Nie mam też jakiegoś specjalnego powodu, żeby się uzewnętrzniać, bo to też nie jest nie wiadomo co. Nie jestem panem ginką, który ma 10 tysięcy platy i to jest naprawdę wydarzenie. Mam ich tylko 300. Jeśli komuś to imponuje, no to podziwiam, ale no, ja nie mam takiej potrzeby. Wystarcza mi to, co robię na Twitterze. To, to się trochę kłóci ze sobą, ale powiedzmy, że na Twitterze to jest maksymalne coś, co mogę pokazać, jeżeli chodzi o to, co robię. Zapraszam w ogóle na mojego Twittera. Tam można sprawdzić, co już splatynowałem w tym roku ponad 20 gier. Ile razy przyszedłeś Kingdom Come i czy zrobiłeś też achievementy z delceków? Eee, dwa razy, tak jak powiedziałem wcześniej. Raz grałem bardzo długo, a potem zrobiłem taki drugi run całkiem niedawno, tylko po to, żeby ukończyć grę bez zabijania kogokolwiek i jako prawiczek. Nie robiłem achievementów ze wszystkich dlceków, zostały mi chyba tylko przybysławice i chyba turniej Ale kiedyś się za to wezmę Co musiałoby zdarzyć się, abyś zmienił platynę z PlayStation na inny system osiągnięć, np. Epic lub Xbox? Nic, bo to się już nie wydarzy Po prostu zainwestowałem w to tyle czasu To jest platforma pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o zdobywanie osiągnięć, czyli trofki. No i to się już nie zmieni. Kiedyś był Xbox i zmieniło się to na PlayStation, w drugą stronę to już nie będzie tak działać. Jestem emocjonalnie związany ze swoim kontem na Play'aku. Tam mam najwięcej gier I gram głównie na Play'aku. I też na PCcie sporo. Masz platynę w Bloodborne. Kiedy platyna w Elden Ring? Dwa pytania, zresztą tych pytań było bardzo dużo. Nie mam! Nie mam też w Elden Ringu. W ogóle zacząłem grać w Elden Ringa. Ja się troszkę odbiłem od tej gry. I nie dlatego, że była dla mnie za trudna, tylko dlatego że po prostu w którymś momencie mi się odechciało, albo coś innego się pojawiło, i potem, jak wróciłem, to już miałem takie znużenie. I stwierdziłem, że najlepiej byłoby zacząć od początku. I teraz, właśnie, zacząłem od początku. W sumie już jestem. Kilkanaście godzin mam nawet wbite, więc może, może się to wydarzy. Kiedyś zrobię platyny we wszystkich grach solsowych i zakładam, że to będzie jedna. Po drugiej, tak mi się przynajmniej wydaje, taki jest plan. A co z tego wyjdzie, to się dopiero okaże. Najgorsza gra, którą splatynowałeś, lub taka platyna, która nie sprawiła ci przyjemności. No tutaj muszę się odwołać do tego flashbacka 2, którego recenzowałem. I, no i tam platyna była na wyciągnięcie ręki. W zasadzie tam nie trzeba było, nie wiadomo czego robić. To po prostu to zamknąłem. No i to mi raczej nie sprawiło przyjemności, więc mógłbym wskazać taką grę. Najgorsza gra, którą splatynowałem? Mógłby to być na przykład Inkwizytor, bo oceniłem ją bardzo nisko. Z drugiej jednak strony ta gra mi się nawet w jakimś tam sensie podobała pod kilkoma względami. Nie chcę tego rozwijać. Jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się dlaczego, niech zobaczy mój film, który znajduje się na tym kanale. No więc to mogłaby być najgorsza gra, którą splatynowałem. Ale to też jest pojęcie względne, bo ocena jest czysto subiektywna. I ostatnie pytanie. Czy ty jesteś zdrowy na umyśle, że masz takie ciśnienie na te platynki? No, jestem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może komuś się wydawać inaczej? Nie wiem. Nie mam już na to wpływu. I to wszystko. Jeśli chcecie jeszcze jakieś dodatkowe pytania zadać, to zadajcie je w komentarzach. Pod tym filmem to już odpowiem pisemnie. Postaram się przynajmniej, bo ostatnio mam mało czasu. Bardzo Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał. Będzie on trwał prawie godzinę, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tyle już siedzę przed kamerą, uwzględniając jakieś cięcia, no to trochę tego czasu zejdzie, a nie chciałem, żeby ten materiał był taki długi, no ale myślę, że będzie jednak taki długi. Na pewno będzie trwał ponad pół godziny, myślę około 40 minut na bank. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten materiał. Dziękuję wszystkim swoim patronom, którzy wspierają mnie w serwisie Patronite, a także tym osobom, którzy korzystają z tych narzędzi YouTubeowych i wspierają mnie właśnie w taki sposób, za pomocą tego przycisku Wesprzyj, który jest pod filmem. Widzimy się już niedługo, chociaż następnym filmem będzie podcast. Podcast jest planowany na środę. Tak wyszło w tym tygodniu, więc dziś dostajecie film, a prawdopodobnie jutro dostaniecie podcast, na który zresztą już Was teraz gorąco zapraszam. Trzymajcie się tam w te wakacje, w te upały. Do zobaczenia. Cześć!